Został postawiony jeden szalek na Placu Stycznia i to wszystko. Czasami sprawny, czasami niesprawny. Dalej, jeżeli chodzi o te szalety na Piaskowej i na Legionów, są zamknięte. Ludzie już wiecie, co mówią, że niektórym trzeba będzie przyjść, mówi, do jakiegoś wydziału i brać pampersy. Tak, tak oceniają mieszkańcy nasze działanie. Zamknięte to zostało i co dalej? Pytanie konkretne. Kiedy będzie to zrobione i czy w ogóle będzie zrobione? Nie wiem, czy pan kiedykolwiek był w którymś z tych starych szaletów. Zapewne pan widział, w jakim one były stanie. Decyzja o ich zamknięciu była podyktowana między innymi, że nie spełniały one takich warunków sanitarnych, higienicznych, które spełniać powinny. Sanepid co roku musiał wydawać specjalną zgodę na to, żeby dalej mogły funkcjonować. Poza tym, to co jest bardzo ważne, to szalety w żaden sposób nie były dostępne dla osób niepełnosprawnych. Żadna osoba niepełnosprawna nie mogła z nich korzystać. W związku z tym należało ten stan rzeczy zmienić. Mówił pan, że te szalety są raz sprawne, raz niesprawne. One są zawsze, ten akurat na Placu Stycznia jest zawsze sprawny. Może być ewentualnie przez wandali zdewastowany, a to jest zdecydowana różnica. I być może ci wandale powinni pokrywać koszty tych pampersów, o których pan powiedział. Mam nadzieję, że uda się poszerzyć liczbę tych szaletów, które będą, jak powiedziałem wcześniej, dostępne także dla osób niepełnosprawnych. Dziwnym trafem na przykład szalet przy Wiśle nie jest dewastowany, a ten na Placu Stycznia jakoś sobie wandale upodobali i systematycznie go niszczą. Nie wiem czemu to robią, jaki mają w tym cel, no ale szkodzą mieszkańcom Grudziądza. To nie prezydent niszczy ten szalet, to nie jakby przeciętni mieszkańcy, którzy chcą z tego korzystać, ale wandale, którzy sobie go upodobali.